świętych, na te wartości, którym oni byli wierni, oni zrobili znacznie więcej niż my. Oni byli gotowi oddać życie. To czy my w obronie Polski mamy wahać się, choćby ponieść karę więzienia, ale nie zniszczyła nas komuna, nie zniszczą nas dzisiejsze sądy, nie zniszczy nas postkomuna i na pewno wygramy tą batalię, nawet gdybyśmy mieli ponosić represje, bo nie to, że mnie skażą na wyrok więzienia, byłby największą karą, ale to, gdybym się wyrzekła ojczyzny, wyrzekła wartości. Czy to jest proces... Czy to jest proces polityczny? Pani powiedziała, że działacze KOD-u, obywatele, różni ludzie, którzy często robią rzeczy takie, można powiedzieć, antypaństwowe, czy antychrześcijańskie. Ja na telewizji robię, nie dopływam. Człowieku, ja byłem tutaj, tak, najszy. Ja się wypchnąłem. Może lepiej porozmawiać. Jestem dziennikarzem, chłopiec. Robię coś dla publiki. A ty robisz dla siebie. Toczy się nieustannie walka o Polskę. Myślę, że jest kilka frontów, ale we współczesnej Polsce najbardziej niewygodni są ludzie. Dla wielu środowisk, którzy chcą budować przyszłość naszej ojczyzny w oparciu o dekalog, o Boże przekazania, o prawdę przede wszystkim. Ta prawda dotyka nie tylko współczesności, ale też przeszłości. A myślę, że tych osób, które po stronie lewicy, po stronie Platformy, czy po stronie choćby wymiaru sprawiedliwości, którzy muszą wstydzić się przeszłości, czy swojej, czy członków swoich rodzin, jest bardzo wielu. Więc myślę, że tu się toczy wojna o przyszłość Polski, o teraźniejszość i również o pamięć o przeszłości. I dlatego też wszelkiej maści lewactwo, kodziarze, obywatele RP są uniewinniani. Wręcz zachęca się ich poprzez te uniewinnienia czy umorzenia procesów sądowych do aktywności. Natomiast proszę zwrócić uwagę, że młodzież z różnych organizacji narodowych, ludzie, którzy bronią prawdy, ludzie, którzy bronią prawdy choćby o stanie wojennym, czy bronią wartości w starciu ze środowiskami homoseksualnymi, są nieustannie skazywani. Proszę przypomnieć sobie sprawę czarnych protestów. Panienka na czarnym proteście uderzyła policjanta. Nie słyszałam, żeby została skazana. Na czarnych protestach było mnóstwo tablic, napisów, symboli godzących nie tyle w poczucia religijne, co szydzących z symboli religijnych, co przecież jest karane. Nikt z nich nigdy nie poniósł konsekwencji. Czy słyszeliśmy o jakimkolwiek procesie w Polsce, gdzie by zapadł wyrok za właśnie obrazę symboli religijnych, za obrazę katolików, za obrazę świętości, takich, które są zapisane w naszej historii, jak żołnierze wyklęci. Nie, ci ludzie są nieustannie uniewinniani, natomiast my ponosimy konsekwencje. Jest mi niezmiernie przykro, że pomimo tego, że PiS rządzi 2 lata, to w tej kwestii nic się nie zmieniło. Nikt nie staje po stronie patriotów, nikt nie staje po stronie katolików, nikt nie staje po stronie ludzi broniących wartości. Ale prawda obroni się sama. Nie zniszczyli nas Sowieci, nie zniszczyli nas Niemcy, nie wyniszczył nas Katyń, Palmiry i inne miejsca masowych zbrodni, więc my Polacy się odrodzimy, bo my mamy jeden sąd. Mamy Pana Boga. To jest jedyny sędzia i sprawiedliwy i nie boimy się zdradzieckich sądów III RP.